Loda też zrobiłam. To jest na pewno ta ulica? Konopackiej 18. Wierzę, Konopnickiej. Przy takiej pojebanej nazwie chyba każdy by się pomylił. Nie wiem, ja chyba powinnam żyć w Paryżu. Jakoś Chanel pamiętam. Żona cienia. Dobra, jedziemy. I potem weź Artę z drugiej strony. Ja pierdolę. To nie jest koks, to amfa. Muszę zawieść. Co ty gadasz? Przecież ty masz dziecko. Przecież nie możesz przerzucać narkotyków do Szwecji. Ale ja nie mam pieniędzy. Skąd ja wezmę na adwokata? Za co dam Maćkowi jeść? Pojebało cię? Muszę to zrobić. Ty musisz mi pomóc, proszę cię. Z tego będzie tyle kasy, że wystarczy na kilka lat. Tobie chyba na miesiąc. Jeżeli nie chcesz pomagać mi, to pomóż mi ze względu na Maćka. Kurwa, ja w ogóle nie chcę tego słyszeć. Ale ty nie musisz tego w ogóle dotykać. Ja to będę wiozła, rozumiesz? Ty nic nie musisz robić. Tylko pojedź tam ze mną, proszę cię. Zobacz, tu jest wszystko napisane, co trzeba zrobić, rozumiesz? Do tego siwego łba, że to mieszkanie może być obserwowane przez policję, że jak tylko wyjdziemy na ulicę z tym, to nas zamkną? Niesie Fanty, zdejmujemy ją? Jedziemy za nią, po przekazaniu narkotyków zgarniamy wszystkich. Pani Ania! Dawno pani nie było. Też się cieszę, co nowego? Brat się żeni. Zajebiście! Coś macie dla mnie. No mamy. Zobacz. Kurwa, 4 godziny. Przepraszam panów, bo ja szukam prawdziwego mężczyzny. To może kolega bardziej. O co chodzi? Bo już nie mam siły, te zakupy. Ja jestem wykończona, a przede mną jeszcze 2 centra handlowe. Czy pan mógłby mi pomóc? Tylko do samochodu. Kociak. Chcę jeszcze jechać do 2 centrów handlowych. Ojejku, pranie. Zapomniałam. Muszą mi panowie pomóc, ręce mi opadły. Dobra, koniec imprezy, zabijamy ją. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odwróć się i połóż ręce na samochodzie.
No i mąż napisał, że pan pomoże nam to spakować na wyjazd. To ja potrzymam. Jedziemy do Szwecji! Wsiadaj. Pisał w Grypsie, że szwedzka granica to formalność. Tu nie sprawdzają. No jakim cudem wydymały nas dwie pindzienia? I kto to jest? Trzeba założyć żonie cienia podsłuch na kwadracie. We have present from Aunt Marta. Excuse me? That's exactly what I was supposed to tell you. Present from Aunt Marta. No co on tak długo to kupuje? Podałam mu hasło z Grypsu, ale nie działa. Weź sprawdź, czy cię nie ma w łazience. A gdzie jest łazienka? W dupie, kurwa. Kurwa? Kurwa. So, what am I supposed to tell Auntie? I thought Aunt Marta was dead. No, she has a problem with health. She's at hospital. For how long? We don't know. We are waiting for the doctor's decision. So, what am I to do with gift? Joanna will be really pleased. Jest dobrze. Tak, to gdzie jest hajs? There's one problem. Joanna's moved. She lives in Norebro now. Where is that? In Copenhagen. That's where the present from Auntie will be waiting for you. Kurwa. Kurwa. Ale o co chodzi z tym kurwa? Pieniądze są w Kopenhadze. A to daleko? W Danii, kurwa. A gdzie jest Dania?